Sikanie pod prysznicem jest jak z disco polo. Większość praktykuje, ale nikt się nie przyznaje. Dotarłam do badań, gdzie w anonimowych ankietach 61% Amerykanów przyznaje się do sikania pod prysznicem. Zanim temat wywoła święte oburzenie i kontrowersje, zastanówcie się, czy nie chcecie obejrzeć tego filmu w celu zagłębienia wiedzy, poszerzenia horyzontów i dowiedzenia się czegoś nowego, bo ja, przygotowując ten materiał, dowiedziałam się paru ciekawych rzeczy. Dzisiaj odpowiem na pytanie, dlaczego, jak i czy to higieniczne? Zacznijmy od podstaw. Czym jest mocz i dlaczego tak naprawdę nie powinien nas obrzydzać? Mocz jest płynem ustrojowym, który zawiera m.in. produkty przemiany materii. Wytwarzany jest przez nerki, a następnie przez moczowody dostaje się do pęcherza moczowego, gdzie czeka na swoją kolej. Gdy jesteśmy gotowi na mikcję, opuszcza ciało za pomocą cewki moczowej i tak ląduje przeważnie w toalecie. Mocz u zdrowej osoby składa się głównie z wody w 95%, elektrolitów i produktów przemiany materii. Takim produktem przemiany materii jest m.in. mocznik, który jest pochodną amoniaku i w przeciwieństwie do amoniaku nie jest toksyczny dla ssaków. Mocznik, nie wiem czy wiecie, ale jest szeroko wykorzystywany m.in. w kosmetyce ze względu na swoje działania nawilżające i złuszczające. Nie powoduje on podrażnień, nie wywołuje alergii skóry, jest m.in. ze względu na swoje właściwości nawilżające stosowane m.in. w kremach do stóp i rąk. Przynajmniej ja się z takim zastosowaniem mocznika spotkałam. I oprócz wspomnianych wcześniej składników, to mocz zdrowej osoby zawiera również bakterie. Dlatego stwierdzenie, że mocz jest sterylny, i mam tutaj na myśli filmową scenę, gdzie ktoś obsikuje swoją ranę, jest tak naprawdę mitem. No dobra, ale skoro mocz zawiera bakterie, to czy sikanie pod prysznicem jest tak naprawdę bezpieczne dla zdrowia człowieka? Otóż, zgodnie z podlinkowanymi źródłami, własne bakterie, nawet jeżeli przedostaną się przez ranę do krwiobiegu, nie spowodują szkody dla zdrowia, a tym bardziej dla życia. Kolejne pytanie dociekliwych może brzmieć: w takim razie co z czystością brodzika po mikcji? Otóż, spójrzmy na to tak. Nikt nie idzie pod prysznic, gdy jest czysty. Jak idziecie pod prysznic, to pewnie na skórze macie brud, płyny ustrojowe swoje i czasami nie swoje, roztocza, kurz, brud z miasta i zapewniam Was, że te rzeczy, które zmyjecie pod prysznicem, są o wiele mniej sterylne od własnego moczu. Do sprawy można podejść również z innej strony. Bakterie występują również na skórze i w ślinie. Ale czy to jest powodem do niekorzystania z umywalki, podczas gdy myjemy ręce albo myjemy zęby, te bakterie w ślinie lub na skórze? Więc podsumowując, mocz w połączeniu z bieżącą, spływającą wodą pod prysznicem nie stanowi zagrożenia dla człowieka ani dla brodzika, zgodnie z podlinkowanymi źródłami. No dobrze, ale tak naprawdę po co tyle zachodu i dlaczego jakaś laska nagrywa o tym film na YouTubie? Otóż, według Agencji Ochrony Środowiska, spłukiwanie toalety zabiera aż 27% zużycia wody w ciągu całego roku. Co prawda, to jedyne badanie, które znalazłam i pochodzi sprzed 20 lat, ale uważam, że nadal możemy zakładać, że spłukiwanie toalety czystą, bieżącą wodą stanowi nadal pokaźny procent zużycia wody w gospodarstwie domowym w ciągu roku. No i przeanalizujmy, ile wody można oszczędzić, zakładając pesymistyczny scenariusz, czyli to, że mikcja tak naprawdę wydłuży nam czas prysznica, o tę mikcję. W ciągu jednej minuty podczas brania prysznica zużywa się średnio 13 litrów wody, a ssaki oddają mocz według Discovery średnio przez 21 sekund, więc zakładając, że mikcja wydłuża czas brania prysznica, to przez 21 sekund zużyjemy dokładnie
średnio, bo są to oczywiście uśrednione obliczenia w każdym gospodarstwie domowym i u każdego człowieka tak naprawdę będzie to inaczej, zużyjemy średnio 4,5 litra wody. Spłuczki starego typu, tak zwane górnopółki, zużywają nawet do 12 litrów wody. Potem pojawiły się spłuczki, tak zwane dolnopółki, które zużywały średnio 9 litrów wody na jedno spłukanie. Aktualnie najbardziej nowoczesne spłuczki, gdzie mamy podział na jedną i dwie kropelki, czyli możemy spuścić tak naprawdę połowę wsadu, zużywają nawet 4 bądź 2 litry wody. Ale zakładamy, że mówimy o średniej, czyli jeżeli dodamy 12 do, jeżeli chodzi o górnopółki do 2, to mamy 14, podzielimy to na 2, to mamy cały czas średnio 7 litrów czystej wody zużytej na mikcję, więc teoretycznie porównując te 4,5 litra podczas sikania pod prysznicem, zakładając, że sikanie wydłuży ten czas, a nie zawsze tak będzie, czas prysznica, to nadal to się opłaca. I oszczędnością będzie również oszczędność, jeżeli chodzi o papier toaletowy. Zakładając, że jedna rolka papieru toaletowego ma 500 listków, a na jedną mikcję zużyjemy 5 listków, to zaoszczędzimy w ciągu roku średnio ponad 3 rolki papieru. I pozostało ostatnie pytanie. Jak? Otóż nie wiem, czy wiecie, ale sikanie pod prysznicem ma w internecie swój savoir-vivre. Przede wszystkim powinniśmy to robić u siebie w mieszkaniu. Nie powinniśmy tego robić u kogoś, ani tym bardziej na siłowni, bo często na siłowni prysznice są ze sobą połączone i choć teoretycznie, zgodnie z podlinkowanymi źródłami, jest to bezpieczne i higieniczne, to jest to czynność na tyle intymna, że lepiej tego nie robić publicznie. I jedna uwaga, jeżeli chodzi o kobiety, czytałam wypowiedzi fizjoterapeutek uroginekologicznych, które mówiły, że jeżeli chodzi o mikcję, to ważne tutaj jest rozluźnienie mięśni na miednicy, a jeżeli stoimy, a pod prysznicem przeważnie stoimy, to rozluźnienie MDM-ów jest po prostu z góry utrudnione. Więc jeżeli ktoś się obawia o swoje MDM-y, wystarczy po prostu zrobić przykuc. No i na zakończenie powiem, że chyba nie było tak źle. Mam nadzieję, że z czegoś dowiedzieliście się z filmu. Temat jak zwykle nie jest czarno-biały i wydaje mi się, że może wzbudzać nawet niesmak. Tymczasem dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Do następnego filmu. Pa!